Hej, 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 moi drodzy, witam jak zwykle, niezwykle serdecznie. Tutaj znowu ja, Orention. Zapraszam na drugi odcinek z cyklu Leniwe Niedzielne Klikanie. Niedzielne, bo jest niedziela, 19, ale też dlatego, że jestem niedzielnym graczem w przygodówki. Czy można by stwierdzić, że nie tylko w przygodówki jestem niedzielnym graczem, ale w przygodówki chyba przede wszystkim jestem niedzielnym graczem. Po co ja tu wylazłem? Gdzie jest? O, konkurs kręgli. Dobra, bierzemy udział w konkursach tych. Zresztą zobaczmy, gdzie jest ta karta. Inwentarz. To jest to, nie? Rzut podkową. To byliśmy już, nie? Tu mamy konkurs. Kręgielnia. No to jesteśmy. Dobra, jesteśmy w kręgielni w takim układzie. Co to jest? A, przypomniałem sobie. Aż się zakasłałem. To są ogóry, tak. To są takie znajdźki. Takie dziwne, kolorowe dildo, nie? Które zbieramy tutaj za punkty chyba. Albo nie wiem za co, ale jak pozbieramy wszystkie, to coś dostaniemy, ale nie pamiętam co, albo jakąś premię punktową, albo coś. Dobra, to musimy zwracać uwagę na to. Stateczek płynie, ale my chcemy zobaczyć, co to jest. Czy ktoś może mi powiedzieć, dlaczego kręgielnia została udekorowana figurkami morsów? Nie wiem, ja ci tego nie... Czy widziałem... Fajne miejsce ten kolunia trzyma tą chusteczkę do wycierania tej swojej kuli do kręgli. Jest chyba lepszy w te klocki. Może go zapytamy. Nie słyszy cię, a nawet gdyby słyszał, nie chciałby z tobą rozmawiać. No to podlec. Jakie to dziwne. Tory kul prowadzą prosto na rufę statku. Czyż to nie jest wymowne? Nie mam pojęcia, co w tym wymownego. No ale dobrze, no przyjmijmy. Może czegoś nie rozumiem. Użyj. Do nosa mu tym razem będziemy wkładać? Ostatnio centaurowi wkładaliśmy z drugiej strony, a teraz wkładamy tutaj do noska temu morsowi. Dobra, bierz kulę, Larry. Popatrz, inni wytarli przed grą swoje kule. No tak, bo one wyleciały morsowi spod ogona. Ale... Larry chyba nie ma czym. O, chłopie. No i co? Rzucaj. Jakie to dziwne. No wiem, na rufę prowadzą. Graj. No i dobra, nieźle. Źle. Nieźle, baranku. Baranku. Baranku ci powie. A, jeszcze jedną kulę chciałem. No nie, to wyjmę teraz, nie? To już skończyłem tą przygodę z kręgielnią. Inwentarz. No... Tylko jeden rzut? Bez sensu. No dobra, niech ci będzie. Co? Czy jeszcze raz możemy? A, jeszcze raz możemy. No to super. Popatrz. Inni wytarli, tak. Dobra, weź. Weź kulę i rzucaj, Larry, ale tym razem celniej. Graj było, nie? Graj. O, chłop. To było dopiero marne. Marne było, no. Weź strąć te wszystkie, no. Dawaj. Teraz jak znowu poleci tak po tej rynnie, to idziemy stąd. Bo nie ma sensu chyba, nie? O, chłopie. To było dopiero marne. No było, było. Możemy wyjąć tą kartę? No
zbij, pchnij. Mogę ją... Jak ją mogę wyjąć? Czy ktoś może... Wiem, ale bez karty stąd nie wyjdę, nie? Wyjdę? Mam kartę? Gdzie jest moja karta? Komuś drinka? Martini. Wstrząśnięte. Niemieszane. Kurde, już wiem. Słyszałem to. Dobra, konkurs. Zobaczymy, co to za konkurs. To tutaj? Aha, to tutaj w takim razie. Dobra. Mistrz miłości. O! Co tu jest napisane? The Love Master 2000. Digit. O, Digit. Tu pewnie musimy włożyć kartę, nie? To tu musisz wsadzić. To znaczy wsunąć kartę punktacyjną Pucharu Zdobywców Pani Kapitan. Tak, bardzo to było takie delikatne, nie? Tak. O, karta, bardzo proszę. O panie, co to jest? Jakaś mechaniczna... gumowa lalka? Już? Szybko poszło, rzekłbym. Krótkodystansowy jest Larry. Myślałem, że byłem tam kilka godzin. Larry Laffer, twój wynik to... 2 punkty. Dwa co? Zobaczcie, ile tutaj mają kolesie, nie? Możemy jeszcze raz? Tu jest chyba wolny. Uwaga, uwaga. No pewnie. Lubisz myśleć, że masz dobrą kondycję. Aha, czyli co, nie mogę więcej. No dobra. Mówi się trudno, ale... Zaraz, właśnie. Trzeba teraz wziąć i się rozejrzeć. Podobno wygląd to nie wszystko. Podobno, no. Czasem odnoszę wrażenie, że dostrzegam pewne obrazy w tym płynnym wosku. Mylisz się, Larry. Po prostu roją ci się w głowie naćpane myśli. Guzik opatrzono tabliczką z napisem Nie dotykać. Twoja samokontrola została wystawiona na ciężką próbę. Oczywiście. Jesteś pewien? No dobra. No i? To wszystko? Może jeszcze raz będziemy mogli teraz... użyć tej kabiny? No pewnie. Nie. Lubisz myśleć, że masz dobrą kondycję. Rozumiem, dostaliśmy tylko za to punkty. Nie, znowu nie to, kurczę. Gdzie jestem? Restauracja, kuchnia. A gdzie był ten? Dobra, mniejsza z tym. Weźmy mapę. Nie mapę, kurczę, przepraszam. Inwentarz, to weźmy. Rzut podkową. Rozejrzyjmy się za tymi znajdźkami. O, tam jest. Mamy kolejnego, mamy dwa już. Dobra, baby. Wychodzimy. Gdzie my jeszcze byliśmy? Inwentarz. Patrz. Na kręgielni. Aha, na kręgielni przecież znaleźliśmy. Ja pierniczę, co nic nie te. Co nic nie mówicie. Konkurs. Tu jeszcze zobaczymy, czy gdzieś nie ma tych. Tu jest, o, mam cię, bratku. Baby. Gdzieś jeszcze? Nie widzę. 3 już. Komuś drinka? Tak, wstrząśnięte, nie mieszamy. Już to słyszeliśmy. Dobra, mapę, please. Chodźmy do atrium. Z tym typem rozmawialiśmy chyba, nie do końca pamiętam. W biurko recepcjonisty Roberta wbudowano efektowne akwarium. Ale co tam robi ten płetwonurek? Kurczę, teraz kurczak tutaj gra.
Kiedy Jankiel robi sobie przerwę, gości zabawia jego ptaszek. A tutaj nie mamy ogóra? A, pięknie. Cztery, już dobrze, że sobie przypomniałem. Znaczy, gdybym nie kliknął tego na kręgielni, to lipa, pewnie bym już nie znał. Nie, no pewnie bym znalazł, tylko trochę później. Tam są jakieś drzwi, nie? Tu jest. Ogór. Dobra, zaczynam się rozkręcać, moi drodzy. Już pięć. I teraz tak, chciałem zobaczyć mapę, gdzie ja jestem w ogóle. Tu jestem, okej. Dobra, tu jestem, co to jest? Ktoś musiał się bardzo namęczyć, żeby przecisnąć przez tę małą dziurkę swoje wielkie cygaro. Nie, to się buduje w środku właśnie. Cała zabawa polega na tym, że to jest bardzo trudne, bo się buduje tam takimi długimi pensetami i tak dalej, tam się układa. Kiedyś oglądałem taki materiał o tym, jak facet budował właśnie statek w butelce. Pamiętam też, znaczy już nie mówię o budowaniu statku w butelce, tylko pamiętam, że też dostawało się punkty za oglądanie różnych rzeczy. Posiadająca nieco przydługie fragmenty opowieść o morskich przygodach. Larry Bayer Garniak spędza noc na maszcie owinięty żaglem. Właśnie, to chyba z angielskiego tytułu jest ten Larry Bayer Garniak, bo tam jest Larry Leisure coś tam. W tytule, o ile dobrze pamiętam angielski tytuł, ale mniejsza z tym. Co to jest? Przykro mi, Lawrence. Nie tym razem. Okej, nie rozumiem. Nie rozumiem, ale dobra. Niech będzie. Poruszająca opowieść o życiu żeglarzy. Larry Bayer Garniak w Dmuchnijcie Bosmana. Bardzo śmieszne. Co my tu mamy? A to ciekawe, Fokker, więcej niż zwykły samolot. Autorstwa Małgorzaty Croft, kimkolwiek ona jest. O ile dobrze pamiętam, to była taką pilotką, która tam przeleciała Atlantyk, czy coś tam, właśnie Fokkerem, czy coś, jak, coś takiego, ale nie pamiętam dokładnie. Jeśli coś źle mówię, to mnie poprawcie. Pierwsze epopeje o eksploracji odległych lądów, przypadki Larry'ego Bayer Garniaka. Super. Przypomnij mi, czy to było w 80 dni, czy może w 63 minuty dookoła świata? 80 dni. Zegar z wahadłem nie jest najlepszym rozwiązaniem na statku. O, i tu się zgodzę w 100% z narratorem. Uczekaj, Larry. Tu jeszcze jakaś lampa. Lampa od Tiffany'ego. Czy to nie kojarzy ci się z tytułem tego filmu porno, który zakupiłeś na chwilę przed wprowadzeniem w życie ustawy? Tuż za półką znajduje się biurko. Prawie się rymuje. Tuż za półką biurko się znajduje. Prawie się rymuje. Dobra. O! Tuż to taki. Przepraszam, pani... Panno, Wiktoria Bibliofilska. Miło mi poznać. Jestem Larry. Larry Laffer. Och, uwielbiam podwójne imiona. Podwójne imiona. Bibliofilska. No dobra, o, tu ma jakiś smoczek. Niewielu ludzi lubi takie rzeczy. No niby tak, ale to był klej, nie smoczek. Wstydziłbyś się w twoim wieku? Co to było? O, gumowe pieczątki, dobra. To śmieszne. To jakiś... No to mamy komplet serwisu. Kompletny serwis. Super. Jakież to słodkie. Wiktoria trzyma na biurku zdjęcia swojej rodziny. Prawie normalne, nie? Komputer Wiktorii jest tak konserwatywny, jak i jego właścicielka. DOS 2.1 w rzeczy samej. No. DOS, używałem kiedyś DOSa. Skończyłem na 6.0 bodajże, na DOSie, na którego instalowałem Windows 3.
4.11 i to był komputer 486 TX. Bo nie, to był chyba SX, o ile dobrze pamiętam. To był ten taki trochę niepełny 486DX. No, taki trochę słabszy od pełnego. Nie pamiętam już tych oznaczeń tych, tej generacji czwartej procesorów tych X86, ale 66 MHz taktował. I miałem 4 MB RAMu. To było bardzo dużo wtedy. Dla DOSa, dla Windowsa, już jak startowało się Windows 3.11, to już przymulał. Także na DOSie wszystko hulało, a Windows niestety już chodził tak słabiej. Znaczy, dla Windowsa 3.11 to jednak 8 mega RAMu było takim minimum, nie? Najlepiej 16. Ale dobra, mniejsza z tym. Wracamy do gry. Praca, do widzenia, podryw, seks. Dobra, zacznijmy od początku, nie? Zobaczymy, co tutaj wyjdzie z tych dialogów. I jesteś bibliotekarką na tym statku? Tak, to prawda. Chcesz, żebym coś dla ciebie sprawdziła? Och, jestem pewien, że znajdziesz mi coś, czym mógłbym zająć się dogłębnie. W porządku. Jaki jest numer twojej kajuty? Hej, laleczko, zwolnij trochę. A kobiety mówią, że to ja jestem szybki. Szybki? Proszę pana, na tym statku wypożyczamy książki, kierując się numerem kajuty. Uff. Zero. Zero? Krucho z forsą? Nie, widzisz, nie chcesz wiedzieć. Dokładnie. Dokładnie. Tu cały czas się rozglądam, czy nie ma gdzieś tutaj więcej ogórów, ale raczej nie. A to? Ścianę biura Wiktorii zdobi suszony kwiatek. Cudownie. A tam za nią? Kalendarz. Czyż to nie jest słodkie? Mała dziewczyna ze swym kotkiem na przedzie. No tak. To mi się podobało właśnie, bo to takie delikatniejsze, ale też tak z podtekstem, nie? Zdobędę cię, kiedy mi się spodoba. Co powiedziałeś? Powiedziałem, że jest dzisiaj wyjątkowo brzydka pogoda. Och, naprawdę? Naprawdę. Dobre książki. No, ciekawe, Larry zna się na literaturze? Hej, masz jakieś dobre książki? Och, mnóstwo. Niestety trochę się spóźniłeś. Te naprawdę dobre już wyszły. Jak zawsze spóźniony. Znam jednego takiego, co się wiecznie spóźnia. A kogo? A, chyba to też miał być podtekst pewien. Twoja książka. Ta książka? Okej. Jak tam twoja książka? Och, nader wciągająca. Tak bardzo lubię książki afirmujące solidne podstawy moralne. A ty? Bardzo. Ale czy nie czytasz nigdy czegoś bardziej pikantnego? Och, nie. Tego typu książki do mnie nie trafiają. Wszystkie te westchnienia i jęki, ta pierwotna zwierzęca pasja, te wszystkie... Cóż, ta literatura wpływa na ten rodzaj emocji, którego nie pożądam. Zdecydowanie wolę literaturę piękną. Chciałbym być literaturą piękną. Tak, piękna literatura, tak. To tyle, co Larry ma do powiedzenia na temat literatury pięknej, ale... Z jej reakcji, kiedy opowiadała o tych wszystkich jękach i pierwotnych instynktach, to w jej głosie taka nutka, powiedziałbym, rozpalenia wewnętrznego, przynajmniej ja to tak odebrałem, gdzieś przebrzmiewała. No dobra, może tylko udaję taką niedostępną. O, dewocja i duma.
Dewocja i duma. Tak, jest na pewno dumna z tego, czego nauczyła się z tej książki. Jak no to pewnie. Nie rozumiem? To może tak. Jest dumną dewotką. Czaisz? Czaję. Nudna książka. Książka ta nosi tytuł Intensywność poprzez nudzenie. No super. Nudna książka to nie. Wszystkie już są nudne? Okej. No dobra, no to rozrywka. A co robić, żeby się rozerwać? Och, zaczynam na jednym końcu mojej półki z książkami i czytam wszystkie książki, aż dojdę do drugiego końca. Niestety większość tomów zaliczam już trzeci raz. No nie masz dostępu do nowych, jakichś pozycji? Przykro mi, Wiktorio Bibliofilska. Okej, praca na statku, tym razem. Życie na statku wycieczkowym to jak nieustające wakacje. Musisz to uwielbiać, prawda? Tak, oczywiście. O ile uwielbiasz jeść każdego dnia to samo, co jadłeś poprzedniego dnia i tydzień wstecz też. Tak, prawdziwe wakacje. No tak, no ale ta cała zabawa, nocne życie, ciągłe imprezowanie. Tak, może, ale dla nas, członków załogi, to jest bardziej niemożność opuszczania biura. No tak, no przecież jesteście w pracy, a nie na wakacjach. System decymalny. 945,3. 471,24. 198,33. Co robisz? A jak sądzisz? Szepczę ci niezłe numery wprost do łóżka. Kręci cię to? Niespecjalnie. Wręcz przeciwnie. No, mnie też. Seks. Właśnie. Czy mówiłem już, że mam na imię Lary? Chcesz uprawiać bardzo bezpieczne zbliżenia? Jesteś odrażający. Nigdy nie pójdę z tobą do łóżka, ty żałosny kurduplu. Podry. Może powinienem zacząć od tego, nie? Ach, nie wiem, czy tutaj jest... Nie pamiętam, czy to ma jakiś wpływ na rozgrywkę, w jakiej kolejności wybieramy te opcje dialogowe, jak poprowadzimy ten dialog, ale... Nie pamiętam, nie mam pojęcia. To jest leniwe, niedzielne klikanie, moi drodzy. Nie ma się czym przejmować. Może poszeptać ci do uszka kilka niezłych numerków, co ty na to? Jakbym jeszcze tego nie słyszała. Mężczyźni, wszyscy jesteście tacy sami. Właśnie, może było podryw, a później... Ale to chyba niczego nie zmienia, nie? Te jej reakcje pewnie będą takie same. Książki na biurku. A co z tymi? Co z czymi? A co z tymi? Bez sensu, moim zdaniem. A, te... No zostały już wypożyczone przeze mnie. Sporo czytania, jak na jeden rejs. Nie dla mnie. Przegryzę się przez nie dziś w nocy w łóżku. Czyli to tak było. Książki na biurku, sterta książek. Co z tymi, co leżą. Dobra, dobra, nie czepiam się. Idź do wyrka. Chcesz wiedzieć, co planuję robić dziś w nocy w łóżku? Zaryzykuję. Spać? Dobra, to na razie, Wiktoria. Miło się rozmawiało, Wiki. Może wpadnę później. Do widzenia. Co? Wow, no i powiedz, słabo wyglądam. No powiedz, słabo. No, powstrzymam się. Jeszcze chciałem zobaczyć, tak sobie myślałem w trakcie tego... Jest kabina zero. Właśnie, tutaj. Uwaga, uwaga. Benek wygrał konkurs symulacji samostymulacji. Bez używania stymulantów. No cudnie. Właśnie, czy tu nie ma? O, chyba jest. Właśnie. O to mi chodziło. Który to piąty, szósty. Yeah, baby. Okej. Okay. I tak naprawdę to my tu do końca nie obejrzeliśmy wszystkiego. Chyba. Tylko poduszkę, tu jakieś beczki. W tych beczkach przetrzymywano kiedyś odpady radioaktywne,
ale no, teraz Jesus. Są już one puste. To dobrze. Nie za dobrze. Zawartość beczek wypłynęła na podłogę. Ups, a to? Papier do smutnej buzi. Papier toaletowy jest trochę jak image Clinta Eastwooda. Stary i zniszczony, ale jednak poczciwy i gotów do przodu. To mi się podoba, to było dobre. To było jeden z niewielu tych... do tej pory z tych kwestii, które trafiają do mnie, przemawiają do mnie. O, możemy to wziąć. No i co w związku z tym? Twardy jak stal. Tak ostry, że można się nim ogolić. O, papier? Naprawdę? Ciekawe. Połóż się, o poduszkę oglądaliśmy. Tu coś jeszcze. Kibel, znaczy sedes chyba już oglądaliśmy, jest niedrożny chyba, nie? Toaleta nie działa. Nie dochodzi do niej woda. A i rura odpływowa jest czymś zatkana. Tym? To o to chodzi? Ktoś zapchał rurę odpływową puszką sprayu. Och, to niedobrze. Nie tak niedobrze. Dzięki temu nic nie wypłynie ci na buty. Weź. To, jak to przygodówki, nie? Na pewno wszystko się nam do czegoś przyda, podejrzewam. Chociaż są przygodówki, w których zbiera się wszystko, a później niewiele z tego się przydaje. Pamiętam, jedną z takich był Jack Orlando. Pamiętam, wkładał wszystko za połę płaszcza, a potem z tego może, nie wiem, 1/3 do czegoś się później nadała, a reszta to były śmieci. Pewnie o tym nie wiesz, ale silikon stosuje się też w budownictwie. Wiem. Buduje fajne rzeczy. Jesteś budowlańcem? No właśnie, może coś tu możemy tym silikonem uszczelnić. Raczej nie. Dobra. Rura jest już odetkana, ale brakuje jeszcze dopływu wody. Czyli podejrzewam, że dopływ wody jeszcze będzie tutaj nam potrzebny. I pewnie ten silikon też się przyda do tego. Rura przepływowa. Nie ulega wątpliwości, że chodzi tu po części o wodę, a po części o przepływ. Naprawdę? Żartujesz. Okej. Beczki oglądaliśmy, to prysznic, tak? Też oglądaliśmy, nie? Dobra. Tu jeszcze jakieś beczki. Wypełnia je zabójczy gaz bojowy. Ale nie obawiaj się, niedawno przeszły inspekcje. Och, to dobrze, skąd wiesz? Sanepid przykleił nalepki ostrzegające przed zagrożeniem życia. Ups. No pięknie. No dobra, dobra, no to co? Niech ci znowu źle. Chciałem wziąć... Możemy tu coś z czymś łączyć? Użyj... Na silikonie. Już jest śliskie. Wyluzuj. Dobra, wyluzuję. Możemy łączyć. Pamiętam przecież, jak gięliśmy tą igłę za pomocą szczypiec. Dobra, poproszę inwentarz, poproszę tą kartę. Uwaga, to nie my! Nie, przepraszam. Kapitan, gotuj się. Konkurs gotowania. O, Jezu. Już za dużo wszędzie tego gotowania, nie? Co telewizję... Ja niewiele oglądam telewizji, tam ostatnio więcej oglądam Netflixa, ale... Co włączę jakiś kanał w telewizji, to gotują, nie? Tańczą, śpiewają albo gotują. Ale najczęściej gotują. Sędzina Julia jest wielką fanką deserów, przekąsek, przystawek, a także... nieistotne. A nie ma tutaj do tego ogóra gdzieś? Tu żarówka jakaś, nie? Co? Cybernetyczna część ust?
Czy to organ, czy źródło światła? Oto jest pytanie. Aha, bo rozumiem. No tak, to... Oni siedzą w takich wielkich ustach. Dopiero teraz to dostrzegłem. Dobry jestem, ale jestem spostrzegawczy. Chryste, panie. A ten typek to kto to jest? Sędzia Czesiu. Specjalnością sędziego Czesia są potrawy gotowane bez użycia tłuszczu. No widać po nim, widać. Ale chyba sędzia Czesio, nie Czesiu. Bo to jest inny przypadek. W innym przypadku jest Czesiu. O kim, o czym? O Czesiu. A kto co, Czesio? A ten? Sędzia Dredd. Sędzia Dredd lubi wszelakie potrawy. Swoje, kandydatów tego konkursu, każdego na tym świecie. Widać po nim też. Sędzia Dredd. Ja myślałem, że tą tutaj łódką można jakieś drobiowe jeszcze obejrzeć, ale nie. A tu? Sędzia Czesio i sędzina Julia. Dobra, nie widzę tutaj nigdzie ogóra. No i co? Co? Od czego zaczniemy? Od początku, nie? Że tak powiem. Rozmawiamy z sędziną Julią. No wiem, kochaneczku, żebyś sobie chętnie ze mną porozmawiał, ale... My, sędziowie, nie jesteśmy upoważnieni do rozmów z więźniami, to znaczy kandydatami. Dlaczego więźniami? Przecież nie jesteśmy tu więźniami. Może ja powinienem gdzieś indziej odejść, ale nie, raczej nie. Dobra, no to rozmawiamy z Czesiem. Och, wybacz, ale nie zwykliśmy wdawać się w rozmowy z szarymi ludźmi. Sprowadzono nas tu z pomocą ogromnych nakładów finansowych. Mamy oceniać, a nie bratać się. No świetnie, no to co ja mam tu zrobić? Nie pamiętam w ogóle, mam... Gdzieś mam tą włożyć tą? Tą kartę komuś dać? Użyj. Po prostu umieść swoje popisowe danie na pasie transmisyjnym. Aha, to jest pas, no, czyli najpierw muszę coś ugotować, czyli potrzebna mi jest kuchnia, rozumiem. Pas transmisyjny to klucz do twojego sukcesu. Dobra. Przynajmniej w tej lokacji. Umieść na nim dobre jedzenie, a być może wygrasz. Ale musi być to jedzenie przygotowane własnoręcznie przez ciebie. Dobra, wszystko jasne, narratorze. Czyli co, mapę please? Gdzieś tu mi się kuchnia rzuciła w oczy. Przez pewien czas. Kuchnia, bardzo proszę. O, panie, tu się będzie działo. Co to, jakiś Merlin? Miecznik raczej, przepraszam. Wczorajsza rybna kolacja nabrała jakby nowego znaczenia, no. Prawda? Lodówka jest najwyraźniej zepsuta. Przez gumowe uszczelki dochodzi cię wyraźny swąd zepsutych ryb. Przynajmniej masz nadzieję, że to właśnie to. Dobra, tu chyba wędka jest, nie? Tak. A, to dlatego kolacja była wczoraj tak późno. No, a mogę ją wziąć? Nie mogę. Co tutaj mamy jeszcze? O kurde, ta ryba jest żywa? Piec. Wiesz co to jest? Małe, czerwone i puka w szybkę? Dziecko zamknięte w piekarniku. Łe, 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 ale śmieszne. Boki zrywać, po prostu, kurde. Boki zrywać. A to? Maszyna do hot dogów. Nie powinno się trzymać takich rzeczy na widoku. No nie powinno. O, ogór. Siódmy. Siódmy ogór, a tu jakaś ośmiornica, macki. W mackach mafii. Ośmiornica 5. Ha, 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 ha. Boki zrywać. Rybie łby. Najwyraźniej posypały się tutaj głowy. No, posypały się. Spadły łby. Jak w tym. Jak w... spółkach Skarbu Państwa, jak przychodzi nowa władza. To łby spadają wtedy.
i zastępują je inne, nie? Nikt nie otwierał tych szuflad od czasów katastrofy Titanika. Naprawdę? Ktoś zszył oba końce ręcznika, żeby, jak sądzę, zaoszczędzić trochę pieniędzy. Kiepsko świadczy to o higienie kucharza. Z boku widnieje tabliczka Ostatni przegląd, czerwiec 1954. Super. Na tabliczce z boku widnieje napis. Czerwiec 1954. Dobra. Ale mogę w końcu coś ugotować. Te ryby nie mogą być dobre. O, dlaczego? Bo są ciągle na sieci. Mole suche. No matko, dlaczego te dowcipy są... Może w tym całe bolero, że mają być takie suche, nie? CyberSer 2000. To CyberSer 2000. Wrzuć wszystkie składniki i najlepiej gdzieś się schowaj. Niestety, to nie jest przenośna wersja CyberSera, ale pech. Weź. Ryba psuje się od głowy. Skąd wiesz? To takie szczególiki. Kolczyk w nosie, zarost, ponure spojrzenie. To może wywalę rybę, a zatrzymam sobie gazetę? Dobry pomysł. To było dobre, to było dobre. Nie to chciałem. Chciałem z tego wszystkiego już się pomyliłem. Gazeta. Ktoś użył gazety, aby owinąć w nią rybę. Sztuka czytania upada w narodzie, co? Tak. Poczekaj. Tutaj znajduje się recepta na bobrzy ser po wenezuelsku. Będziesz potrzebował bobrzego mleka, oczywiście najlepszym będzie mleko wenezuelskiego bobra, trochę soli, soku cytrynowego oraz nieco śluzu. A co do szczegółów przygotowania... Hej, a czemu preferujesz akurat Wenezuelę? Słucham? Powiedziałeś, że najlepsze mleko jest z wenezuelskiego bobra. Jakby bobry z innych krajów dawały gorsze mleko. Czemu preferujesz Wenezuelę? Kurczę, dziwny jesteś, Larry. To znaczy, że muszę kliknąć jeszcze raz, żeby dowiedzieć się, co napisali po drugiej stronie? Sam się kliknij. Tu mamy receptę na bobrzy ser po wenezuelsku i przekąskę z kumkwata. Składniki to bobrzy ser po wenezuelsku i pocięty kumkwat. Jak rozumiem, nie chcesz usłyszeć nic więcej. Zgadłem? Uwaga! Wszystkim uczestnikom... Nie wiem, co to jest kumkwat. Niestety. Co on to mówił? Jakiś... Kurde, mleko wenezuelskiego bobra. Ja nic nie pamiętam z tej gry, kurczę. Tak naprawdę. Niewiele pamiętam. No, to było naprawdę wieki temu. Nie wiem. Z 15 lat. Albo, nie wiem, to jest 97. Mogło być z tyle, albo i lepiej. W całej kuchni tylko śmietnik może być uznany za czysty. Co oznacza, że kucharz nigdy niczego nie wyrzuca. Fajnie. W tym koszu nic nie ma. Przecież sam widzisz. Ale Allow zawsze chowa coś w śmietniku. Ale nie tym razem. Znudził się tym? Nie wiem, o czym mówicie, ale okej. Znaczy, jak jest pusty, jak dopiero co wyrzuciłeś do niego rybę? A to co to jest? Jakiś tort? Ciasteczkowy kociak. Ciasteczkowy kociak. No i? Polisz? Niezłe. Tak. Zważywszy, że tak to sobie tutaj leżało kilka dni, na słoneczku, wyjęte z lodówki. No dobra, tu jeszcze coś jest. Kawior 2000. Kawior 2000 to coś dla miłośników jajek zajeżdżających rybą. No tak, ale to już teraz rozumiem, jasne. Wyciskali kawior z tej biednej rybki. Okej, wszystko jasne. Operuj? Dobra.
No właśnie. No właśnie, ale dostaliśmy za to jeden punkt. Nie za wiele, nie za wiele, rzekłbym. No to co, gdzie jest mleko, kurcze, wenezuelskiego bobra? A może mamy zrobić to z tych tutaj, z papieru toaletowego i z, co to jest? I z silikonu. O, tu jeszcze coś jest. Fifi. Nie, tylko nie Fifi. Dlaczego? No, przepraszam. Użyj, a nie, nie możemy jej wziąć. Nie, tylko nie Fifi, a to jakiś lep na muchy. Zawsze uważałeś, że taki sposób mordowania owadów to barbarzyństwo. No tak. Przecież ja wiem, no... Chyba lepszy niż uderzanie jakimś gazetą, albo jakąś taką, nie wiem, bijką na muchy, takie kiedyś ludzie mieli w domach. Szczególnie na wsiach, gdzie jest oczywiście więcej much, nie? No dobra, dobra, nie wiem, co dalej. Za tydzień znowu będziemy leniwie klikać, przepraszam, w niedzielę, albo poklikamy w coś innego, zobaczymy, bo zaczynają mnie, muszę się przyznać tak uczciwie, w pełni, w 100% uczciwie, że zaczynają mnie irytować te żarty tutaj. Tak jakoś, nie wiem dlaczego, ale tak się stało. Także cóż, moi drodzy, życzę wam spokojnego niedzielnego wieczoru. Dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że mocno się nie nudziliście. I cóż, zapraszam na jutro na Fallouta. A tymczasem trzymajcie się. Hej.